Kolega Mikołaj miał czajnik. To nie był zwykły czajnik, tylko czajnik leżący na jajku. Czajnik leżał sobie na jajku i wyglądał trochę jak lampa Alladyna. Wyglądał jak mała łódeczka z długim dziobem. Miał zatyczkę i wysokie ucho. Wysokie ucho. Jak powiedziałem, czajnik Mikołaja leżał sobie na dziwnym jajku. Był to nietypowy czajnik, który miał po prostu podgrzewać w kształcie jajka. Sam czajnik miał dziwny kształt. Ten kształt to była taka lampa Alladyna. Zobaczcie, taka wąska łódeczka i urocza zakręteczka i eleganckie wysokie ucho. Wysokie ucho. Jajko, na którym stał czajnik Mikołaja, miało dwa otworki poniżej linii dzielącej je na pół. Miało wysoki szczyt i coś w kształcie przykrywki. Była też na nim dziwna, falująca linia. Jak powiedziałem, czajnik Mikołaja leżał sobie na jajku, które było przedzielone na pół dziwną linią i miało pod tą linią dwa duże kółka. Mocniej zaznaczam dziubek, to jest ważne miejsce. Wieczka. Pokrywam całość kreseczką, delikatną kreseczką tutaj, ciemniejszą i mocniejszą pod linią. Ciemniejszą, mocniejszą. Dodam trochę kreski w drugą stronę. Po angielsku kreskowanie w dwie strony to cross hatching. Dodaję podstawę, na której stoi czajnik i kreskuję. Kreskuję delikatnie górną połowę w drugą stronę i o wiele mocniej dolną połowę. Dookoła tworów. Ten będzie ciemny. Mocno przyciskam, można użyć czarnej kredki. A tu będzie tylko fragment ciemny. Tak, moi drodzy, wieczko, dół zatyczki, wzmacniam jedną część tutaj. I dodaję trochę ciemnego jeszcze w podstawie. Wzmacniam tą linię. Tu nadmiar będzie można zetrzeć. I całość na drewnianej deseczce. Bardzo delikatnie. Obok malutkie filiżaneczki. Trochę tła.